Fraguj jak w 1999 roku. Takim hasłem Studio Reaktor reklamuje swoje najnowsze dzieło, grę Toxic. Ta znajduje się jeszcze w stadium wczesnego dostępu na Steam, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku doczekamy się oficjalnej premiery. To o co chodzi z tymi fragami? Młodszą część naszej widowni uświadomi, że w 1999 roku w grach sieciowych nikt nie słyszał o systemie osłon, za to każdy wiedział, na czym polegają rocket jumpy, jak ważne jest strefowanie. Toxic powraca do tej idei, będąc próbą przeniesienia na współczesne pole zasad z Unreal Tournament czy Quake 3 Arena. Mamy więc do czynienia z arenowym sieciowym shooterem, gdzie nie ma mowy o klasach, zdobywaniu umiejętności, odblokowywaniu broni i wykupywaniu ulepszeń w postaci DLC. Mamy za to słabą grawitację, bronie z dwoma trybami prowadzenia ostrzału, porozrzucane po mapach pancerze i power-upy, no i jest wyrzutnia rakiet. Brzmi jak mokry sen fana oldschoolu, prawda? I rzeczywiście, Toxic jest dokładnie tym, co twórcy nam obiecują. Brak tu jakiejkolwiek ambitnej rozgrywki. Jeżeli jednak zależy wam na grze, w której główną rolę odgrywa skill, a nie wybór postaci i poziom umiejętności, to lepszej sobie wymarzyć nie możecie. Toxic oferuje nam w tym momencie zabawę w czterech klasycznych dla gatunku trybach gry. Mamy więc deathmatch i deathmatch drużynowy, a do tego tryb dominacji i wariacja na temat capture the flag, z tą różnicą, że zamiast flagi przyjmujemy rdzenie. Nieco bardziej zaskakujące są same mapy. Ich konstrukcja również bezpośrednio nawiązuje do klasyków, ale cieszy przede wszystkim zróżnicowanie lokacji. Od starożytnych ruin, przez chińskie uliczki, aż po futurystyczne wnętrza, czy nawet otwarte górzyste tereny, w Toxic zwiedzimy naprawdę kawał świata. Większość map posiada też wersję mniejszą i większą w zależności od trybu gry i ilości graczy, a bawić się możemy w drużynach 4 i 8 osobowych, wystarczająco biorąc pod uwagę tempo rozgrywki. Czy Toxic spełnia swoje zadanie i przynosi nas w czasie do 1999 roku? Jak najbardziej. Zostaje przy tym całkowicie współczesną technologicznie produkcją. Jest tylko jeden ogromny jeszcze problem. Trudno znaleźć zapełnione serwery. Czeka nas więc albo długie oczekiwanie, albo zabawa z botami. Mam nadzieję jednak, że im bliżej premiery, tym ten problem będzie mniejszy.